Cześć dzieciaki, hej! Witajcie na kanale Kocham Zabawki, a w dzisiejszym odcinku, co tutaj się wydarzyło, co ja takiego mam? Mam tutaj, słuchajcie, mnóstwo zestawów z Shopkinsów, Happy Places, mamy tutaj, słuchajcie, i szkołę, i domek, i bardzo dużo zestawów, które będą pasowały do naszego mieszkania i szkoły. Za chwileczkę wszystko dokładnie Wam opiszę i pokażę, a nawet, słuchajcie, rozstawimy sobie niektóre zestawy i zobaczymy je z bliska. Więc przedstawiam Wam na sam początek te wielkie zestawy. Oczywiście jest tutaj domek, w którym mieszkają Shopkinsy, no i mamy szkołę. Za chwileczkę wybiorę jeden z tych zestawów, rozłożę go, no i dołączymy do niego poszczególne zestawy. Więc spójrzcie, najpierw mamy tutaj szkołę, widać tutaj mnóstwo pomieszczeń, o i chyba jest tutaj nauka chemii, widzę, że jakąś cheerleaderkę, wow, bardzo dużo pomieszczeń, więc chyba od szkoły sobie dzisiaj zaczniemy zabawę. A tuż zaraz obok znajduje się domek, myślę, że jeśli w komentarzach napiszecie, że chcecie również zobaczyć domek i poszczególne zestawy w nim, no to nagram w kolejnym odcinku. Więc zaczynamy od naszego największego zestawu, tutaj mamy oczywiście szkołę, a w środku już mamy poszczególne elementy, tam dokładnie znajduje się sala gimnastyczna, a w środku jest cheerleaderka. Przejdźmy teraz do kolejnego zestawu, spójrzcie, tutaj mamy zwykłą klasę, w której wszyscy się uczą i tutaj możemy uczyć się języka polskiego, angielskiego czy matematyki. No i kolejny zestaw, tutaj dzieją już się naprawdę poważne rzeczy, ponieważ tutaj odbywa się nauka chemii. No i mamy tutaj jeszcze takie malutkie zestawy, w których znajdują się nasze małe bohaterki z Happy Places. Każdy zestaw ma laleczkę, no i jakieś malutkie rekwizyty. One zapewne służą do zabawy, no i podejrzewam, że na pewno jest to pasja z każdej z tych laleczek, ponieważ jedna ma pianino, druga ma jakieś fajne przybory do nauki, trzecia świece, czwarta jakieś torebki, każda ma co innego. No więc czas na rozpakowanie naszej całej wielkiej szkoły i oczywiście urządzenie tej szkoły. Musimy postawić wszystkie mebelki na swoje miejsce, więc zaczynamy! No więc mamy tutaj naszą pierwszą bohaterkę, Rainbow Kate. Spójrzcie tylko, ona jest cheerleaderką, zawsze dopinguje swojej drużynie. Oczywiście ma przepiękną spódniczkę w kolorze żółtym, ma fajne buciki takie na koturnie, jak widzicie. Ma piękną bluzeczkę, a i ma też również świetną fryzurę, bo takie dwie przepiękne kiteczki. Przejdźmy w takim razie dalej. Spójrzcie, jakie ma rekwizyty do swojej sali gimnastycznej. Oczywiście mamy tutaj kosz do gry w koszykówkę. Z pewnością wszyscy uczniowie uwielbiają grę w kosza, no jakby kto by nie lubił, ale oczywiście mamy również piłkę dołączoną do tego kosza, więc kop i mamy gola. Przejdźmy dalej. Mamy również tutaj szafkę, a w tej szafce możemy przechowywać przeróżne swoje rekwizyty, gadżety, oczywiście strój, cheerleaderki, piłkę, co tylko chcemy. Ona się otwiera, jak widzicie. No i nawet jest tutaj nakłódkę. Jeśli ktoś chce uszanować swoją prywatność, to możemy włożyć tutaj kłódkę, no i już nikt nie otworzy naszej szafki. Oczywiście Rainbow Kate to jest nasza cheerleaderka, więc musi rozciągać się codziennie i gimnastykować, więc tutaj mamy specjalną skrzynię, na której Rainbow Kate może robić na przykład szpagaty. Wow, zobaczcie tylko, jaki potrafi szpagat zrobić, a na dodatek ma tutaj takie prześliczne różowe pompony, które może włożyć sobie na rączkę i teraz idealnie będzie kibicowała swojej drużynie. Ohoho, chyba muszę ustawić te swoje wszystkie rekwizyty gimnastyczne. Niedługo przyjdą na zajęcia moi uczniowie i będą musieli mieć wszystkie rekwizyty. O, to może najpierw ustawię tę szafkę. Dobra, dobra, to idę ją ustawić w takim razie. Szafka będzie tutaj stała. O, właśnie tutaj. Idealnie się prezentuje. Następnie muszę wstawić swoją skrzynię, ponieważ na tej skrzynie będziemy wykonywać różne fajne akrobacje. O, jeszcze mój kosz. Kosz może ustawię przed moim pomieszczeniem. Będzie fajnie wyglądał. Tutaj jeszcze kula. No i oczywiście moje pomponiki. Chyba już jest sala gotowa.
No i nasza kolejna bohaterka to Peggy Pencil. Spójrzcie tylko, ona jest nauczycielką. Co ona ma tutaj we włosach? Chyba ma jakąś kredkę, ale fajna fryzura, a do tego koczek. Pięknie wygląda. Następnie ma przepiękne dwa warkoczyki z przodu zrobione. Dodatkowo ma ładną bluzeczkę, spódniczkę i takie śliczne szpileczki białe. No i spójrzmy, jakie ma wyposażenie w swojej klasie. Tutaj mamy fajne siedzenie, zobaczcie, na pewno tutaj nauka idzie bardzo fajnie. Tutaj mamy też taki specjalny stoliczek, zobaczcie, który jeśli się uczymy, można ładnie sobie po prostu pozycję ustawić. Potem mamy kolejne krzesełko, już zwykłe, no i oczywiście biurko. Biurko to podstawa dla każdej nauczycielki. Oczywiście mamy tutaj laptopa, mamy tutaj książki różnego pokroju, tutaj akurat jest jedna książka ogólna, no i globus, więc czas ustawić wszystko w klasie. Ojejku, jak tutaj jest pusto! No nie ma tutaj nic w mojej klasie. Chyba będę musiała ustawić wszystkie przedmioty, bo jak mam rozpocząć lekcję? Och, może najpierw ustawię swoje biurko. Tak, tutaj będzie idealne miejsce na moje biurko. A zaraz obok będzie siedział uczeń. O, będzie może tutaj, ale krzesełko dla mnie też by się przydało. To może je tutaj zaraz z boku ustawię i tutaj będę ja siedziała. Oczywiście na moim biurku musi się pojawić laptop, to jest rzecz niezbędna, moja książeczka, no i jeszcze globus, a globus ustawię może, o, tutaj na półeczce będzie się pięknie prezentował, no i jeśli ktoś z uczniów będzie chciał sięgnąć globus, może sięgnąć z półeczki, a książkę mogę również przestawić na półeczkę, a na biurku zostawię sam laptop. No i kolejna nasza bohaterka nazywa się Sissy Science. Jest ona chemiczką, no i lubi chyba różne robić badania. No i spójrzcie, jak ona jest pięknie ubrana. Ma tutaj taki biały fartuszek. Oczywiście, jak każdy chemik, ma fajne różowe okulary, ma turkusowe włosy, ładne dekoracje na włosach. I spójrzmy teraz, jakie ma rekwizyty, które potrzebne są do jej sali. Mamy tutaj, zobaczcie, takie ładne biureczko, a na tym biurku oczywiście znajduje się mikroskop. Pod tym mikroskopem możemy sobie przybliżać i dokładnie sprawdzać i badać różne cząsteczki albo na przykład małe jakieś zwierzątka, cokolwiek tylko chcemy. Mamy tutaj jeszcze obok książeczkę, z pewnością w niej znajdziemy bardzo dużo informacji na temat chemii. Spójrzmy dalej, mamy tutaj kolejne biurko, ono jest niebieskie i dodatkowo mamy tutaj zlew, jak widzicie. Mamy na nim wagę, na pewno można tutaj sporo rzeczy ważyć, wiadomo, w chemii wszystko musi być wyważone i dokładnie zmierzone. No i jeszcze mamy takie fajne krzesełko. Jejuś, ale w moim pomieszczeniu jest pusto, nic tutaj nie ma. Chyba będę musiała postawić wszystkie chemiczne sprzęty. Za godzinę rozpoczyna się lekcja, a ja tutaj nic nie mam. O, najpierw postawię swoje pierwsze biurko. Będzie ono tutaj. O, świetnie pasuje. Od razu wstawię moje drugie większe biurko. O, najcięższe rzeczy mam już postawione. Teraz przyda się jeszcze ładne krzesełko. Będzie tutaj pasowało. No i oczywiście poszczególne rekwizyty. Wagę ustawię tutaj, mam jeszcze książeczkę, może pojawi się tutaj, no i jeszcze mikroskop postawię tutaj i wszystko już jest gotowe. Wszystkie pomieszczenia są już zapełnione, wszystkie nasze bohaterki znajdują się w swoich klasach. Tutaj mamy małą nauczycielkę, ona już jest przygotowana na lekcję, jedźmy dalej, zobaczcie. Otóż tutaj nasza mała chemiczka siedzi i również czeka na swoich uczniów, wszystko już ma pięknie poustawiane, więc też już nie może się doczekać swojej lekcji. Teraz zjedźmy tutaj niżej. O, nasza cheerleaderka nie może się doczekać, kiedy będzie szkoliła swoich uczniów różnej gimnastyki, więc trzymamy za nią kciuki. No więc wszystkie pomieszczenia są już zapełnione, ale spójrzmy, tutaj jest jedno puste. O, tutaj powinna być stołówka. Ha, wpadłam na świetny pomysł, a dla Was niespodziankę. Kochani, brakuje nam stołówki, więc tę stołówkę uzupełnię w kolejnym odcinku. Tylko jeśli będziecie tego chcieli, a w komentarzach napiszcie, czy Wy macie też stołówkę, jak Wam się podoba w ogóle cały domek, a w nim oczywiście znajdują się nasze bohaterki z Happy Places. Oczywiście dajcie lajka, czyli łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a w komentarzach wpisujcie właśnie, czy posiadacie takie zestawy i czy Wam się podobają. A ja Was serdecznie pozdrawiam, pa, pa, do zobaczenia w kolejnym odcinku.